W Japonii żyją wciąż 32 kobiety, które w czasie wojny nazywane były w domach publicznych kobietami pocieszycielkami i zmuszane były do pracy w tych miejscach. Japońska kolonizacja Półwyspu Koreańskiego w latach 1910-1945 oraz spuścizna II wojny światowej pozostają bardzo wrażliwymi i kontrowersyjnymi kwestiami w Korei Południowej. Song Shindo urodziła się w Korei Południowej i przez 7 lat zmuszana była przez japońskie wojsko do seksualnego niewolnictwa, twierdzi Koreańska Rada Kobiet, która powołana została do badania kwestii niewolnictwa seksualnego praktykowanego w tamtych czasach przez Japonię. Rada przekazała także informacje o śmierci Song. W 1993 roku Song Shindo złożyła pozew w sądzie okręgowym w Tokio, domagając się od państwa oficjalnych przeprosin i odszkodowania od rządu Japonii. Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, jednak ten oddalił jej apelację w 2003 roku, tłumacząc, że Japonia nie jest prawnie zobowiązana do zapłaty za cierpienie kobiety, gdyż wygasła 20-letnia ranga ograniczeń. Niektórzy japońscy ultrakonserwatyści zaprzeczają, jakoby kobiety zmuszane były do pracy w domach publicznych. Japońskie władze tłumaczą z kolei, że kwestia odszkodowań dla kobiet została podniesiona w traktacie z 1965 roku z Koreą Południową. Kwestia brutalnych rządów Japonii są czynnikiem zapalnym dla obu stron. Japonia domaga się, aby Korea Północna usunęła posąg w pobliżu japońskiego konsulatu w Busan, upamiętniający kobiety pocieszycielki, a także drugi, który umiejscowiony jest w pobliżu japońskiej ambasady w Seulu.